Hejka, witajcie w kolejnym filmiku po malutkiej przerwie, ale wiecie, teraz będę miała egzaminy gimnazjalne i takie tam różne inne ciekawe testy, także niestety mam trochę mniej czasu na nagrywanie, ale w końcu znalazłam chwilkę, aby coś dla Was nagrać, no a że ostatnio popełniłam malutkie zakupy kosmetyczne, to stwierdziłam, że chciałabym Wam je pokazać. Zaczniemy od kolorówki, ponieważ tutaj mam tylko dwie rzeczy i pierwsza z nich jest to korektor z firmy Miss Lin. Tak, ja również nie słyszałam o tej firmie. Jednak stwierdziłam, że jeżeli kosztuje on 30 zł, to musi być to coś porządnego. Jest to korektor kryjąco-rozświetlający. Jeszcze go nie używałam, ale rozświetlający na pewno on będzie, ponieważ jak go już sobie na dłoni testowałam, to właśnie miał takie drobinki brokatu. Niestety nie wiem, gdzie go kupić możecie, ponieważ ja go zakupiłam w drogerii Astor, a z tego co się orientuję, ta drogeria jest jedynie w Opolu i w Strzelcach Opolskich, także chyba tego korektora musicie szukać w jakichś takich malutkich, osiedlowych drogeriach lub na internecie. I druga rzecz, jest to tusz do rzęs Maybelline Lash Sensational. Tusz dość polecany, jest to taka nowość. Tusz, który ja zakupiłam po bardzo okazyjnej cenie, ponieważ on nie kosztował tylko 23 zł w drogerii Astor, a na przykład normalnie w naturze kosztuje 36. Także znalazłam taką okazję. No powiem Wam, że ogólnie tusz jest naprawdę mega fajny, tylko że nie dla moich rzęs. On powinien Wam się sprawdzić, jeżeli macie rzęsy krótkie i proste, a jeżeli macie rzęsy długie i podkręcone, to niestety raczej on będzie Wam je sklejał. Natomiast ma bardzo ładny kolor, czarny, ale taki głęboki, więc ogólnie polecam, ale nie dla każdego. I teraz przejdziemy do pielęgnacji włosów, ponieważ jak wiecie, włosy to jest takie moje oczko w głowie i lubię o nie dbać. I właśnie ostatnio zakupiłam kilka takich włosowych rzeczy. Pierwsze z nich to są szampony. I tutaj jest mój ulubiony szampon z Baby Dream, z Rossmana. On kosztuje tylko 5 zł, a jest taki delikatny, nie podrażnia. No i po prostu go kocham. I drugi szampon jest to Nivea Men. Tak, dobrze czytacie, jest to szampon dla mężczyzn. A jak wiadomo, szampony dla mężczyzn mają bardzo proste i oczyszczające składy, a ja właśnie takiego szamponu potrzebowałam, także stwierdziłam, że wezmę ten, ponieważ był na promocji za 9 zł, także czemu nie? Wiadomo, że po takim szamponie włosy są szorstkie, nieprzyjemne w dotyku, ale mi właśnie chodziło o takie dogłębne oczyszczenie. Teraz w Rossmanie odżywki z Nivei są na promocji za 8 zł i co prawda ja z tymi odżywkami w przeszłości zbytnio się nie polubiłam, ale stwierdziłam, że dam im kolejną szansę i tym razem wzięłam sobie tą regenerującą Intensive Repair, naturalne olejki, proteiny oraz płynna keratyna. No i powiem Wam, że w sumie ta odżywka jest całkiem spoko, włosy się po niej łatwiej rozczesują, są wygładzone, miękkie, skład też jest całkiem niezły, wiadomo, są to silikony, ale zazwyczaj jednak w odżywkach te silikony mamy, także no całkiem... No, jest całkiem fajna ta odżywka. Ja nigdy nie używałam odżywek w sprayu, jakoś tak zawsze myślałam, że nie są mi one potrzebne, ale ostatnio stwierdziłam, że jednak no, trzeba coś zrobić z tym plątaniem się moich włosów. No i w naturze na promocji za 10 zł znalazłam tą odżywkę regeneracyjną z glisku oraz 8 olejkami. Naprawdę skład ma bardzo ładny. Mam nadzieję, że będzie działać, ponieważ też czytałam jej pozytywne recenzje na internetach. No i ogólnie takie info, jak już tutaj mówię o tej odżywce. Ja ją kupiłam w naturze, a w naturze właśnie teraz jest promocja na pielęgnację i stylizację włosów i niektóre produkty są poprzeceniane nawet do minus 40%. I jak już jesteśmy przy tej promocji, to również znalazłam na niej tą aloesową maseczkę z Nature Vital, która chodziła za mną już kilka miesięcy. Tyle, że odpychała mnie troszkę swoją ceną, ponieważ ona normalnie w naturze kosztuje 25 zł. Jest to już dosyć spora cena.
Ale teraz na tej promocji jest za 16, więc już tak bardziej do przełknięcia. No i ja jej jeszcze nie używałam, aczkolwiek ona ma bardzo ładny, nawilżający skład. Jedyne co mi się w niej nie podoba to zapach, ponieważ już ją otworzyłam i w ogóle ja myślałam, że ta maska jest zielona, ale nie wiem dlaczego, może ze względu na te opakowanie, a tu się okazało, że maska jest biała i ma zapach dość... Może nawet nie dość, ma zapach intensywny. To jest zapach, z tego co tutaj wyczytałam, ze składu jałowca. I ja też nie wiem zbytnio co to jest, ale tak, jeżeli miałabym wam w skrócie ten zapach opisać, to jest to zapach po prostu takiej intensywnej sosny. Skończył mi się ostatnio mój ulubiony żel pod prysznic z Dove i stwierdziłam, że chcę spróbować czegoś nowego i na promocji za niecałe 6 zł w Rossmanie znalazłam kremowe mydło pod prysznic z Ziai, z tej serii Kozie Mleko. Całkiem fajne mydełko, skład jest taki no dość przeciętny, ale nie wysusza skóry, znaczy też nie nawilża jej, no ale nie wysusza i tego się trzymajmy. Zapach jest taki dość mydlany, tak wam bym powiedziała. No ale jak za niecałe 6 zł, to myślę, że za te 500 ml można spróbować. Wszystko na promocjach tak naprawdę kupuję, zauważyłam. Znalazłam tonik bezalkoholowy z Flosleka do cery naczynkowej. Ja co prawda takiej typowo naczynkowej cery nie mam, ale jak wiecie, ja mam duże takie rumieńce i przebarwienia na policzkach, więc stwierdziłam, że może ten tonik je troszkę ukoi. Jeszcze go nie używałam, ale skład jest całkiem spoko, ma tutaj parę fajnych ekstraktów i też nie był jakoś mega drogi, bo na promocji kosztował chyba 13 zł. I ostatnia rzecz, nie kosmetyczna, ale ja ją używam jako kosmetyku. Jest to maść ochronna z witaminą A, która uratowała moje dłonie po zimie. Moje dłonie po zimie były w stanie kompletnej porażki, co na przykład mogliście zobaczyć w filmiku Lazy Day, gdzie no, to była skóra stuletniej staruszki. No a właśnie ta maść moje dłonie uratowała, a kosztuje chyba tylko, ja nie wiem, 3 zł, więc warto pójść do apteki i ją zakupić. W dodatku ona się też sprawdza jako taka łagodząca maść na różne niedoskonałości. To by było na tyle. Mam nadzieję, że ten filmik wam się spodobał. Dajcie znać w komentarzu, subskrybujcie, łapkujcie, trzymajcie kciuki za moje egzaminy gimnazjalne. Ja trzymam za wasze, jeżeli piszecie, lub może matury, bo to też już niedługo. Także co, widzimy się w kolejnym filmiku. Cześć!